robiłeś tam, bawiłeś się na balkonie? Tak? Hop! Hop! Widzisz, jaki koledzy mi dzisiaj odwiedzili? A jak ty masz na imię, skrzacie? Jak masz na imię? To Minek, prawda? Mimik. To Minek Mimik. Ale świetnie. No pytaj mi, ile masz lat, tak? Lata ma. A ty jesteś prawie dorosły. Zobacz, kto tam jest? Kto tam jest? Oj, ty kochany. Gdzie jesteś? Wybrałeś lekarza? Tak. Nie, zrobię. Reszta wpływa na nerki. Widziałem. Jak to się śmieje? Czekolada jest piękna. Jak to się śmieje? Zobacz, jak się schował. Popatrz tam. Gdzie jesteś? Mimi. Mimiczku! Mimiczku! Nie ma już, zobacz, nie ma już. Nie ma niego. Zobacz. Coś podobnego. Zobacz, jak duży cały pokój pod. Iść tam do ciebie, skarbuniu? Nie! Gdzie jesteś? A tu już jesteś. Co? Bawisz się tam? Tak, ciu. Co? 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 Aha, puf, puf. Ciuf, ciuf, tak? Jest ciuf, ciuf, tam leży ciuf, ciuf. Nie. Bardzo długo wąsy nosił. Bardzo długo wąsy nosił. Zawsze praktycznie wąsy nosił. Chodź tu do nas, nie siedź przy tym komputerze. Nie, bardzo długo wąsy nosił. A potem to podgadałem tak, że... To nie! Ja bym, czy wiem, może by tu chciał? Nie chcę. Na krótko było. No. Nie zapomnij, że... W zamku też nie ma. Ja nie robię obciachu, tylko wszyscy nie widzą, jak jest. Nie czepiaj się. Ja chcę opuścić dom, bo mam wolny czas i chcę... Nie będzie samotny, to jest moje dziecko, póki ja żyję, nigdy nie będę. Ale jest samotny, usiedź sam. Nie, ja do niego cały czas chodzę i jest zawsze. Chodzisz, przyzwytasz, że herbatka i ten... No jak on nie chce do ciebie przyjść? Dzieci mają tam pokój. Dlaczego z kolegami nie idziesz do dzieci do pokoju? No to pójdziemy. Tylko się zamykasz tu na klucz. Pójdziemy tam do pokoju. Zamykasz pokój na klucz. A możemy tam iść? Ja, dlaczego ja mam? To jest trzeci pokój. Ja się udostępniam przy czwarte mieszkanie, jak wychodzę. A ty się zawsze zamykasz z Tomirem tutaj. Chodź, dobrze. Dom przychodzi do nas ze swojej ziemi. Nie mam się pytać. Dlatego, że chcę iść. No. Jak? Chcesz się pobawić kamerą? Idziesz do nas się pobawić z nami? Nie idę do ciebie. Gdzie się wchodzi, jak to się nazywa ten? A, zamykasz komputer. Synku, chodź do swojego braciszka. Co tak nagle zamknąłeś ten komputer? Zresztą ja nie chcę koniec. Idziesz do nas? Nigdzie. Może uwaga, żeby się nie zwalało. Tam jest przecież twój braciszek. Tu jest. Co ci się dzieje? Chcesz Oskarku? W reklamie mógłby grać. Tatuś dla ciebie wszystko, a ty taki dla tatusia. No. Ale mówię, w reklamie mógłby grać. I twój młodszy syn jest starszy. No naprawdę. Słyszysz? Zobacz zdjęcie, jaki jesteś podobny do tatusia, jak tatuś był mały. Hej, Tomiku! Jest to Oskarka. A Mimi gdzie ma pokój? Mimi śpi z nim, ale oni śpią z mamą. Prawda? Syn, chłopcy? Z mamą już nie powinniście spać w takim wieku. Ojejku! 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 Mimi! Piciu chcesz? Już ci zrobię, już. Co chcesz, herbatki? Co chcesz? Mów szybciutko! Mów szybciutko! Nie! On będzie gotował zupę dla ciebie. Mimi lubi gotować. Chodź! Chodź!
Ojejku, gdzie on chodzi na mnie? Gdzie on się trafuje? Tata to jest rabina, tak? O, to nie są góry. Tata jest rabiną. To nie są góry. Szalonku. Tata jest rabiną. Szalonku. No, bo ci herbatkę chcę zrobić. Już nie szalej. Już nie szalej. Pilnuj go, trzymaj. Będziesz miał fajne zdjęcia, będziesz miał co wspominać. Jak za 5 lat, 10 lat będą starsi, to będziesz miał naprawdę co wspominać. Wiesz mi, większość się chwili zapomina, tej bieżącej. Ale jest samochód, nie, ja do niego się podobnie. Nie wchodzi. Przytwierdza się herbatka i ten. No jak on nie chce do ciebie przyjść, dzieci mają tam pokój. Dlaczego z kolegami nie idą, że dzieci dołączają? Tylko się zamykasz tu na czuć. Zamykasz tu na czuć. Dlaczego ja mam? To jest trzeci pokój. Ja ci udostępniam 3/4 mieszkania. Jakby.